Witam Was wszystkich. Dzisiaj chciałbym pokazać jedno z bardzo prostych ćwiczeń, które każdy może wykonać w dowolnej chwili. Może to być w pracy, w przerwie pracy. Może to być w domu, jak rano wstaniemy na dywanie obok łóżka podczas reklam w telewizji. Jest to ćwiczenie tak zwane plank lub deska. Jest to bardzo proste ćwiczenie statyczne, które Powoduje, że angażujemy mięśnie głębokie, szkieletowe, które nam rozwijają przedramiona, górne, górne mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, tak samo mięśnie pośladków, które no, możemy sobie wyrzeźbić fajnie. Pośladki, jeżeli to bardziej do pań się tyczy. Ćwiczenie jest dlatego proste, że kładziemy się na czymś twardym, stabilnym. Podpieramy się przed ramionami, tak ja to teraz zrobiłem. I druga część naszego ciała podpiera się tylko na palcach. I tak, takie ćwiczenie można wykonywać codziennie, jak tylko ktoś ma ochotę lub y, może to być pierwsze ćwiczenie które, dzięki któremu może się zaangażować w kolejne ćwiczenia które też pokażę niebawem y, to jest na początek 20-30 sekund może być to dość trudne ale bym próbował próbował, radziłbym 20 sekund, robić po 20 sekund to ćwiczenie w pierwszym tygodniu y, można sobie co tydzień wydłużać o 5, o 10 sekund i no zobaczymy do jakiego momentu dojdziemy półtorej minuty to już jest dość dużo dwie, trzy, 4 minuty to już naprawdę yy, to jest bardzo dużo i nie każdy sportowiec potrafi tyle wytrzymać yy, ja to ćwiczenie robię dość regularnie od dłuższego czasu i widzę, że yy, zaangażowałem w to właściwie wszystkie mięśnie brzucha, które fajnie się rozwinęły, przedramion, które mi pozwalają wykonać inne ćwiczenia, które y, kiedyś zaprezentuję. Jak widać, że y, przestanę mieć stabilny oddech, to znaczy, że to mięśnie powoduje y, nie taki mały wysiłek mimo to, że jest to ćwiczenie statyczne, nie dźwigam żadnych ciężarów. To jest tylko mój, mój ciężar, który jest dość dobrze stabilnie podparty. Y, Myślę, że teraz jest taki okres y, przedświąteczny, noworoczny, gdzie dużo, dużo różnych postanowień mamy i y, można zacząć od tego ćwiczenia takiego angażującego. Y, jeżeli Wam uda się albo będziecie mieli ochotę, aby spróbować, no to wrzucajcie swoje filmiki lub napiszcie pod moim postem. Ile czasu wam się udało. Ja. Y, no już czuję, że jest to jednak męczące, bo mój głos y, nie jest taki płynny jak na początku jeszcze chwilę. Mm, tak w tej pozycji mogę być. Y, pierwszą oznaką tego, że y, powinniśmy już przestać to ćwiczenie robić. No to Właśnie jak się trzęsą już nam ręce i, i nogi. Ja tak czuję, że u mnie się to dzieje, bo tych prób zrobiłem kilka, żeby ustawić telefon. I no, i jednak zmęczyłem się już. Także kończę i do zobaczenia.